Siemaneczko, z tej strony Kimo, a to kolejny odcinek z Pogadanek. Więc tak, przede wszystkim na początku chciałbym wam wszystkim podziękować za taki odbiór ostatniego odcinka z Deligowskim. No i także chciałbym podziękować Deligowskiemu za to, że wziął w tym udział i że takie zasięgi jakby mi dałeś, także dziękuję ci z całego serca. Dzisiaj zajmiemy się tematem mojej nowej klawiatury, ponieważ jakiś czas temu niektóre osoby mogły sobie zauważyć albo usłyszeć na streamach, że mam nową klawiaturę i dzisiaj się nią zajmiemy. No to zaczynajmy. Jest tutaj przed rozpoczęciem dopowiem, że jestem chory, więc nie wymagajcie ode mnie, żebym wszystko ładnie, dobrze ubrał w słowa i żebym jakkolwiek bardzo się rozwinął na temat tej klawiatury, ponieważ i tak ona już jest dość długo na rynku i wiele recenzji już jest jej na YouTubie, także możecie sobie oglądać, a ja wam opowiem moje wrażenia od korzystania z niej już prawie 2 tygodnie. Więc może zacznijmy od przedstawienia mojej starej klawiatury, którą wybrałem. Była to Razer Blackwidow Chroma V2. Dobrze mi służyło, jednakże parę przycisków przestało mi niestety funkcjonować. Nie wiem, czym to było spowodowane. Możliwe, że dlatego, że nie lubowałem przycisków i innych takich rzeczy. No, ja się ogólnie nie znam aż tak bardzo na klawiaturach, jedynie co to wiedzę mam z jakichś filmików, ewentualnie trochę z tego co poczytam, jednakże nigdy sam nie otwierałem klawiatury, a z tego co oglądałem, ponieważ chciałem na początku jeszcze tą klawiaturę rozkręcić, to i tak jest ją dosyć ciężko rozkręcić, bo ma jakieś tam specjalne zatrzaski, które często się łamią, więc stwierdziłem, że lepiej chyba kupić nową, niż jeszcze do końca popsuć tą przy naprawie. A że trafiła się okazja, że dosyć dużej promocji była ta, no to zakupiłem Razer Huntsman Elite. Jest to moim zdaniem bardzo fajna klawiatura. Praktycznie nie ma wad, w sensie ma parę, ale zaraz do nich pójdziemy. Zacznijmy od tego, że jest to optomechaniczna klawiatura. Większość mówi po prostu też, że jest optyczna, no bo po prostu według specyfikacji jest po prostu sygnał przekazywany za pośrednictwem światła. No i ja posiadam ją na czerwonych switchach, przez co jest ona jakby linearna i dużo osób mówi, że na klawiaturze ze switchami kliki, czyli w tym wypadku u Razera byłyby to fioletowe, lepiej się pisze, a z tego co ja zauważyłem, to z przesiadki z mojej Razer Blackwidow Chrome V2, która była z zielonymi switchami, po przerzuceniu się na linearne switche, lepiej mi się i pisze, i gra, i szczerze wam powiem, przez pierwsze 2 dni dziwiłem się, że ta klawiatura jest aż tak czuła. Lekko nacisnąłem jeden przycisk, nawet nie lekko, nawet no tak go musłem praktycznie. To mi już jakieś rzeczy się aktywowały, na przykład jak grałem w LoL'a, to przez pierwsze gry same mi się praktycznie używały umiejętności i nie wiedziałem co się dzieje, ale po jakimś czasie się już do tego przyzwyczaiłem i było już lepiej. Także dobra, no jeszcze tutaj ogólnie są gałki mega fajne. Podpórka pod nadgarstki, która jest po prostu świetna, dzięki oświetleniu jest więcej RGB jeszcze. Akurat mi to nie przeszkadzało, ale w poprzednim modelu, że nie miałem tego podświetlenia, jest ok. Takich minusów tutaj mogę wymienić na pewno keycapy, które są w tym modelu ABS-ami zwykłymi. Zastąpiłbym je PBTK-ami, ewentualnie ABS-ami DoubleShot'ami. Zastanawiam się właśnie nad wymianą na puddingi, które zresztą już mam od SPC Gira. Ewentualnie myślę też, czy nie zakupić od Razera Phantomów. Bardzo ładne przełączniki, znaczy keycapy, mi się strasznie podobają. Kolejnym minusem, który zauważyłem, jest to, że przyciski multimedialne, ale przyciski, nie rolka, bo rolka moim zdaniem działa akurat świetnie, ale same przyciski się dosyć mocno, nie wiem jak to nazwać, boczą, bo są takie dosyć luźne i nie jest to tyle co minus, jeśli chodzi o funkcjonalność, to po prostu estetycznie mam takie wrażenie, że tak dziwnie się ruszają na boki lekko. I właściwie ostatni minus, który bym tutaj dodał, to to, że przez to, że ta podkładka jest magnetyczna i jeszcze dodatkowo musi być
podłączona do klawiatury przez taką stację alodokującą, to często kiedy tą klawiaturę przestawiam na przykład trochę dalej, żeby mieć wolne miejsce na przykład na książki czy zeszyty na biurku, to klawiaturę wsuwam pod monitor, to w tym momencie często ona się odpina i potem muszę ją znowu tak podpiąć idealnie, żeby światełko działało. I to właściwie chyba tyle z minusów, bo na razie innych nie zauważyłem. Klawiatura świetnie śmiga. Tutaj macie próbkę, jak ona te brzmi, jak grałem w Team Fortressa. No i przede wszystkim teraz z takich w ogóle też największych jej plusów na koniec, to powiem, że wydaje się też cisza, dlatego mam nadzieję, że na jakichś streamach czy na nagrywkach będzie wam też o wiele mniej przeszkadzać, ponieważ dużo z was naprawdę narzekało na głośność mojej klawiatury. Także postanowiłem wypróbować klawiaturę na linearnych switchach, które są cichsze i mam nadzieję, że się sprawdzą. Ale dobra, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!